kolei. Wszystko zaczyna się od nadziei. Ona potrafia zamienić zwykłe myśli w proste czyny. Przeczucie wykrywa miny. Wiara mówi, ty się jesteś jedyny. Mobilizacja daje siły, aby nadzieja przetrwała. Ona dała początek wielkim tym ideom zmieniającym świat, zapowiadającym przełom. Chociażby Neron paląc Rzym robił to z nadzieją. To dzięki mym nadziejom dziś słyszysz mnie w stereo. Mam nadzieję, że nie przejdzie to tak obojętnie, bez uczucia jak S-gasa po okolicy szwedzkiej. Mam nadzieję, że po latach znajdę swoje miejsce i do końca będę czuł uczucie, za którym tak tęsknię. Nadzieja masz szczera, że i tobie się poszczęści, że uda ci się wszystko poukładać część do części. Mieć wiele dobrych wrażeń, pełnych pozytywnych treści, a więc rób dalej swoje, będziesz w tym coraz lepszy. Wiedz, że dziś nadzieja pozwala mi żyć, pomaga wstać, gdy upadam na twarz. Czy to coś dziwnego, wierzyć w coś niematerialnego? Wolę odbić się czasem z poziomu zerowego. Wiedz, że dziś nadzieja pozwala mi żyć, pomaga wstać, gdy upadam na twarz. Czy to coś dziwnego, wierzyć w coś niematerialnego? Wolę odbić się czasem z poziomu zerowego. Pamiętasz? Musisz dać nadzieję tym, którzy w ciebie wierzą. Po prostu musi tak być. Muszą mieć co do ciebie pewność. Wtedy zobaczysz w czasie i przypadkach, że więź to nie tylko wyświechtana gadka. Gdy jest ta więź, wtedy wiesz, że ktoś nie ucieknie gdzieś. Wtedy rodzi się nadzieja, że to wszystko nam wyjdzie i wypełnia nas wiara, że tak będzie. Patrz jak znika niepewność, jak przychodzi ochota, jak rośnie siła, jak odchodzi zgryzota. Mamy kontakt ze światem, front pozytywów, chęć by być za ten. Przybij piątkę z bratem i tak trzymaj ty, bo nie wierzyć w ludzi jest jak ludzi głodzić. Nie chcę się od ludzi grodzić, mówię o co mi chodzi. Masz prawo się z tym nie zgodzić, nie szkodzi. Pożremy się, potem pogodzimy grasem, przejdziemy borem lasem, wszystko ułoży się z czasem. Ej, nie żałujmy go najbliższym, zobacz jak obojętność niszczy. Dlatego się nie wstydźmy mówić o marzeniach, a obojętność zniszczymy my, żyćmy spełnienia. Wiedz, że dziś nadzieja pozwala mi żyć, pomaga wstać, gdy upadam na twarz. Czy to coś dziwnego? Wierzyć w coś niematerialnego? Trzeba odbić się czasem, odbić się. Wiedz, że dziś nadzieja pozwala mi żyć, pomaga wstać, gdy upadam na twarz. Czy to coś dziwnego? Wierzyć w coś niematerialnego? Wolę odbić się czasem z poziomu zerowego.